W świecie opanowanym przez tytany, gdzie ludzie muszą walczyć o swoje przetrwanie, Renega początkowo w serii jawi nam się jedynie jako pionek i ofiara wielkiej niesprawiedliwości, ale w toku historii i to ulega zmianie wraz z jego wciąż rosnącą siłą, przez co ten członek korpusu zwiadowców ostatecznie może podjąć decyzję, od której ważą się losy świata. A także na swej drodze odkrywa powody tragedii, jakiej był świadkiem, oraz kręgu nienawiści, do którego jako obywatel narodu Erdi przynależał, chcąc wykorzenić wrogość do Erdian i wyspy Paradis. Natomiast w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów mangi oraz sezonów anime. W każdym razie wracając, jak możemy zaobserwować na przestrzeni serii, Eren od zawsze pragnął wolności. Już w momencie, gdy jego przyjaciel Armin pokazał mu książkę, że istnieje świat poza murami, patrzył pogardliwie na tych, którym nie przeszkadzała wegetacja wewnątrz nich. Chociaż z czasem rośnięcia w siłę i świadomości o otaczającym go świecie, bo przecież w końcu każdy tytan był kiedyś człowiekiem i w zasadzie każdy taki potwór, rozumny czy też nie, stawał się bronią w rękach ludzi. Ostatecznie Eren popadał w coraz większą desperację, wiedząc, że jeśli coś się nie zmieni, to obecni mieszkańcy Paradis będą cierpieć wieczne katusze z rąk zewnętrznych narodów za niegodziwe czyny swych przodków, dlatego wybrał drogę zniszczenia, w postaci zalania świata tytanami kolosalnymi i wprowadzenia tak zwanego dudnienia w życie, tym bardziej, że od czasu zyskania mocy należącej do 9 tytanów, głównego bohatera zaczął nieubłaganie gonić czas, ponieważ jak każdemu, który uzyskał moc tytanów, pozostało mu od tego momentu zaledwie 13 lat życia, ale wszystko po kolei. Ponieważ samo dudnienie oraz szczególna nienawiść do Erdian, jak ma to miejsce przy wielu konfliktach, swój początek ma o wiele, wiele wcześniej. Całość tragedii związanej z tytanami, jaka spotkała świat Attack on Titan, zaczyna się dość niepozornie przez zwykłe zrządzenie losu, bo oto w prymitywnym i brutalnym plemieniu Erdian około 2000 lat temu, jedna z niewolnic znana jako Ymir uciekała jedynie by ratować swoje życie, a końcowo połączyła się z tajemniczym bytem, który przylgnął do jej kręgosłupa, czyniąc z niej założycielkę tytanów i zapewniając jej moce przewyższające ludzi, a nawet całe narody. Niestety, ponieważ Ymir była tylko dzieckiem, nawet mimo swej potęgi pozostawała zniewolona psychicznie i jako jedna z konkubin kochała apodyktycznego króla Fritza, w którego imieniu toczyła jednostronne bitwy i pozwoliła Erdi na bardzo szybki rozwój, a ostatecznie nawet oddała życie za króla w wieku 13 lat, ale z jakiegoś powodu nie użyła do tego swoich mocy tytana, być może tylko po to, żeby go niechcące nie zmiażdżyć. Jednak król za ten akt poświęcenia uczynił z Ymir pokarm dla jej córek, by ta moc nigdy nie przepadła. Natomiast w podobnym czasie dziewczynka trafiła, czy też z czystej samotności stworzyła świat ścieżek, w którym za każdym razem urzeczywistniała moce tytanów na rozkaz członków królewskiej krwi Fritz. Tak moc Ymir została podzielona na 9 tytanów, stając się fundamentem potęgi i założenia Imperium Erdi, które wykorzystywało tytanów jako najsilniejszą z broni, rozpoczynając krwawe czasy, niszcząc całe kultury i narody, a liczba ofiar z ich rąk miała trzykrotnie przekroczyć światową populację z roku 854, a zatem tego, w którym rozpoczęło się dudnienie. Zaś gdy Erdianie nie mieli już wrogów, przez setki lat 8 rodzin podległych królewskiemu rodowi Fritz walczyły między sobą o kontrolę nad mocami tytanów, ale porządek sprawowała zawsze rodzina królewska, będąca w posiadaniu tytana założyciela. Aż do czasu, gdy 145. monarcha Karl Fritz miał dość niekończących się bitew z Marańczykami, którym współczuł, wierząc, że grzechy Erdian są zbyt wielkie, by je usprawiedliwić. Przez co współpracując z rodziną Tybur, będącej w posiadaniu tytana obuchowego, zdecydował się na stworzenie konfliktu wewnętrznego między rodami, by zdestabilizować własne imperium oraz dać początek legendzie mareńskiego bohatera, który dołączył do rodziny Tybur i pokonał króla. Tak Imperium Mare, dzięki wsparciu szlacheckich rodzin, zyskało przewagę będąc w posiadaniu 7 z 9 tytanów. Zaś Karl Fritz przesiedlił masowo Erdian na ostatnie z jego terytorium, czyli wyspę Paradis, czyniąc z niej nową stolicę. Po czym korzystając z mocy tytana założyciela, wykorzystał ciała tytanów kolosalnych do wzniesienia 3 murów, by odgrodzić swój lud od reszty świata. Monarcha wiedząc jednak, że wkrótce Marańczycy przyjdą się zemścić, postawił ultimatum, że jeśli ktokolwiek ich zaatakuje, to z murów wydostaną się dziesiątki milionów tytanów kolosalnych, które zniszczą świat,
co było oczywiście blefem, ponieważ w rzeczywistości Karl Fritz stworzył przysięgę, by nikt z jego królewskiego rodu nie mógł użyć tytana założyciela do działań zbrojnych, bez czego niemożliwym było rozpoczęcie dudnienia, a przynajmniej tak myślał, skazując Erdian na przyjęcie zagłady, jeśli nadejdzie. Na tym jednak działania 145. monarchy się nie kończą, ponieważ ponownie użył on swojego autorytetu, by wymazać wspomnienia ludu z wyspy Paradis o czasach sprzed wzniesienia muru, aby on, jak i jego poddani nie musieli dźwigać grzechów przodków. Przez co mieszkańcy murów myśleli, czego jesteśmy świadkami już w pierwszych odcinkach, że w zasadzie są ostatnim bastionem ludzkości oraz nie zdawali sobie sprawy, że czyści tytani za murami to w rzeczywistości skazani i internowani Erdianie za różne przewinienia przez Marańczyków, którzy na przestrzeni lat obwiniali kraj, z którego wywodzą się tytani, również o zbrodnie, których ci nie popełnili. Tak też jedna historia zbudowana na nienawiści przerodziła się po prostu w inną, a teraz ta nienawiść ponownie miała się odwrócić, tym razem za sprawą Erena, który z mocami tytana założyciela oraz atakującego był w stanie ujrzeć przyszłość oraz znalazł sposób na przełamanie przysięgi zawieszenia broni. Ponieważ w rzeczywistości od początku decyzje nie zależały od członków królewskiej krwi, a od Ymir. I tak prośba Zika nie weszła w życie, ale to Eren jako pierwszy uświadomił zamieszkującej świat ścieżek, że nie musi słuchać rozkazów innych, a może samodzielnie decydować, po czym dziewczyna spełniła prośbę mężczyzny desperacko szukającego wolności, a następnie mury wedle różnych szacunków opuściły nawet miliony tytanów, lub według założeń z light novel około 585 tysięcy. Już niedługo po opuszczeniu murów, idący w zwartym szyku tytani tratują wszystko na swojej drodze, jak zresztą zostaje wyjaśnione jeszcze przed rozpoczęciem dudnienia podczas festiwalu w Liberio, gdzie zostaje podkreślone, że bez względu na użytą broń, nikt nie powstrzyma natarcia milionów tytanów kolosalnych, którzy dosłownie zniszczą cały ekosystem na swej drodze, ponieważ już 14 dni wystarczyłoby na unicestwienie całego życia na planecie, a zaledwie 4 by opustoszyć kontynent z budynków, ludzi, zwierząt czy roślinności. W końcu wysoka temperatura i gorąca para wytwarzana przez tych gigantów w jednej chwili może spalać całe armie. A nawet jeśli ludzie jakimś cudem przeżyją, mogą tylko czekać na swój koniec, czy to z głodu na jałowej ziemi, przygniecenia przez inne budynki, lub odrzucenia wskutek fali uderzeniowej, a nawet rozerwania. Zatem dudnienie to tak naprawdę chodzący kataklizm, który ostatecznie zakończył żywot 80% całej populacji ludzkości. Co ważne, była to świadoma decyzja Erena i zachcianka, którą widzieliśmy od momentu, gdy był na plaży, ponieważ już wtedy jego wizja wolności znacznie różniła się od rzeczywistości, ponieważ wbrew jego wyobrażeniom, za oceanem mógł spotkać tylko wrogów, przez co już wtedy zastanawiał się nad unicestwieniem zewnętrznych cywilizacji poza murami. I to mimo całej swojej świadomości, że na zewnątrz, jak chociażby wśród Marańczyków, poza złymi żyją też dobrzy ludzie. Natomiast chociaż Eren lamentował i nawet czuł obrzydzenie z powodu tego, że doprowadził do dudnienia, to sam potwierdza, iż była to w zasadzie jego zachcianka, samolubna wizja pokoju i wolności, którą chciał urzeczywistnić, pozbywając się wszystkich, którzy byli wrogo nastawieni do Erdian, pozostawiając przy życiu tylko swój naród. Zaś dodatkowej grozy temu planowi dodaje fakt, że Eren, słysząc różne alternatywy udowodnienia siły, w dalszym ciągu chciał pozostawić tylko Erdian z Paradis. Natomiast jego wizje przyszłości, dzięki mocy tytana atakującego, pozwoliły mu przewidzieć, że dudnienie zakończy się dokładnie w momencie pozbycia się 80% populacji i w swojej, jak to nazwał, bezsilności, postanowił nie zmieniać tej przyszłości i po prostu przeć przed siebie, gdy, jak sam powiedział, nie był w stanie jasno myśleć. Gdyż nie mógł odróżnić, co jest teraźniejszością, a co przeszłością i przyszłością, a ponadto nie mógł mieć pewności, że Ymir tak po prostu zatrzyma dudnienie. W tym wszystkim jednak Eren jest świadomy bycia zagrożeniem, ale nawet gdy rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi w świecie ścieżek, to nie dał się przekonać, ani nie próbował skończyć swojego szaleństwa wcześniej, uznając po prostu, że wyłącznie jego śmierć może to zakończyć. Ponieważ chciał, aby świat miał wspólnego wroga i okrzyknął Erdian bohaterami za to, że powstrzymali oni tego, który rozpoczął całą tragedię, chociaż co ważne, Eren nie miał nawet pewności, czy jego przyjaciele są w stanie go powstrzymać, ale najpewniej właśnie w to chciał wierzyć. To, czego był natomiast pewny, to że chciał dalej żyć wspólnie z przyjaciółmi oraz Mikasą, co przekazał poprzez iluzję, wiedząc, iż jego czyny pozostawały niewybaczalne.
Natomiast ostatecznie Eren traci życie z rąk Mikasy, gdy zakochana w nim dziewczyna dostaje się do paszczy tytana założyciela i odcina mu głowę, na koniec ją całując. Zaś później chowa tę samą głowę pod drzewem, przy którym w młodości Eren uwielbiał drzemać i aż do swojej śmierci odwiedzała grób ukochanego ze swoją nową rodziną, gdzie także została pochowana wraz z prezentem od niego. Pozostaje już tylko zadać pytanie, czy poza klęską głodową śmierć oraz działania Erena przyniosły spokój lub upragnioną wolność dla Erdian. Z mojej perspektywy pozostawił on po sobie jedynie zniszczenie, czy to w postaci bólu, jaki sprawił przyjaciołom, a szczególnie Mikasie, która bardzo chciała się z nim ponownie spotkać. Ale co ważniejsze, zniknięcie tytanów wcale nie ugasiło dawnej nienawiści, a wkrótce Erdia musiała przeistoczyć się w militarne państwo i to głównie na jej terenach wybuchają kolejne konflikty, aż po śmierci Mikasy, gdy budowane są wieżowce, po Imperium zdaje się pozostawać tylko ogromne drzewo, pod którym został pochowany Eren, jak to, w którym Ymir otrzymała moc tytanów. Tym, o czym jednak warto pamiętać, to że po tym jak Armin zapytał przyjaciela, czy musi posuwać się tak daleko w swych działaniach, ten pokazał mu wizję wulkanicznej krainy, najpewniej jako zwiastun przyszłości, w której tytani wciąż by istnieli, co oczywiście nie usprawiedliwia jego działań, ale pokazuje, że mógł znać trochę szerszą przyszłość i może nawet z tego powodu na końcu nie potrafił wyjaśnić, czemu to wszystko robi. Na koniec chciałbym już tylko powiedzieć o powodzie, dlaczego Ymir mimo wszystko zakończyła dudnienie i dlaczego Mikasa zdaniem Erena odegrała kluczową rolę, by uwolnić dziewczynkę z jej więzów miłości. Chociaż jeśli dobrze pamiętam, nie jest to powiedziane wprost, to podobieństwo miłości, jaką Mikasa darzyła Erena bez względu na wszystko, jest bardzo podobne do tego, jakim uczuciem Ymir darzyła Fritza, który był tyranem tak w stosunku do niej, jak i do innych, i to już wyłącznie moje przypuszczenia, jednak możliwe, że Fritz był też pierwszą osobą, jaka okazała 13-letniej niewolnicy jakąkolwiek odrobinę ciepła, gdy uczynił ją konkubiną, a ona czuła się jakkolwiek przydatna, nawet w tak toksycznej relacji. Co jednak znacznie ważniejsze, gdy Mikasa pozbawia swojego ukochanego życia, dziewczynka, która była wiecznie zniewolona, jest świadkiem decyzji, której sama nie potrafiła podjąć, ponieważ ze strony Ymir nigdy nie było żadnego sprzeciwu. Przez co Mikasa pokazuje jej najpewniej, że miłość nie musi wiązać się wyłącznie ze ślepym posłuszeństwem, przez co Ymir zakończyła dudnienie, na koniec uśmiechając się, gdy obserwowała Mikasę całującą głowę ukochanego, i dziewczynka wyobrażała sobie już tylko swoje życie, gdyby król został przebity włócznią, ona mogła zaopiekować się swoimi ukochanymi córeczkami, po czym rozpływa się i zapada w wieczny sen, tym samym kończąc erę tytanów. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Proszę napiszcie, jakie były wasze wrażenia odnośnie zakończenia ataku tytanów oraz co byście zmienili. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.